Witam was w kolejnym Overwatchu. Dziwne trochę było to, że zaczęliśmy Overwatcha, gdy jeszcze było 7 sekund do zaczęcia rundy. Ale pominąłem po prostu. Klip na Bannerhopa to jest pewne. Wallhack. Się zobaczy. No właśnie, nie cituj. No, w sumie już cituję, skryp na Bannerhopy. Skryp na lagi. Ale to bardziej CS. Jak on tak skacze, to laguje go. What the fuck. Dobry tagging. Aha, aimbot ma. Magia przeszkodzeń. Zacznę nagrywać, zacznę wbijać. Magia. Klip na Bannerhopy. Aimbot. A co się czaisz? Masz aimbota. Lepszy jest to, że on stał za... Strzelę przez kamień. Już potrafisz podkręcać kulę. No niestety tak to jest, jak ktoś nie potrafi grać. Wkurzyć się, bo przeciwnicy są lepsi, o wiele lepsi od niego. Roger that. No bez szadu, na serio. Laguje go jak skacze. Aż chujowego Bannerhopa w takim razie. Raczej chujowy skrypt na Bannerhop, bo jak go używasz, to ci laguje. No chyba, że tak powinno być, wtedy by był szybki, a było jeszcze ciężej go trafić przez lagi. Że nie w głowę, kurde. Szkoda. Jego przyjściany zajeb. Co ty na to? Widać, że po stronie anty nikt nie czytuje. Chyba, że co najwyżej Wallhacka, bo Wallhack z aimbotem nie poradzi sobie. Co za mało cheatów? Zesłał się odpalił? Coś takiego nie trafić. Dobrze, jego aimbot nie ma 100% skuteczności. A z drugiej strony jak go pokonać? Czyś zostawili całkowicie bombę. Nie, serio. On przy skrypcie na Bannerhopy nie potrafi po prostu ruszać myszką lewo i prawo. Serio? To jest magia. Znaczy to jest oczywiste, nawet osoby, które z nim grają, widzą. Przecież od kiedy?
tak celownik lata. Bo oczywiście, jak ja namierzę przeciwnika, to biorę 5 metrów w lewo celownik, potem 4 metry w prawo, 4 metry w lewo, 3 metry w prawo, 3 metry w lewo, 2 metry w prawo, 2 metry w lewo. No. Dobrze, dobrze. No i to mi się kurde podoba. Nawet w skryptach na bany hopy nie potrafi robić bany hopa zawsze. Ja pierdzielę. Bo trawa mu przeszkodziła. Przecież tam nawet głowy nie było widać. Dlatego mówiłem, podkręca kulę. Podejrzany, wejdź coś sprawdź sobie w programie. W tym czasie aktorzy wygrają rundę. Ale dobrze, że anty zraszowało. Cztera. Nie, nie. On tyle czasu stara się tam wjebać. O, nieźle. Nawet na murku śladu nie było, że strzelił. Bo to po prostu tak leci. Omijam murek. Spokojnie nastawiony co do murków. Nawet jak wceluje się w murek, strzeli, to kula poleci obok. Dobrze. Dobrze. Widać, że ci ten musi coś w końcu zrobić. Bo zostanie długo sam. Przynajmniej wiadomo, że możesz zeskanować. Nie, wcale nie jest podejrzany. Przecież on się tyle razy bawił tym programem. Przez okno nie było szybciej. Dobra. Wspomaganie celowania. Tak. Nie. Tak. Tak. Dobra, wać pan. Może tym razem skrzydłowy miałem tylko raz. Coś było nowego. Proszę. Pobierz się szybciej. Jako skrzydłowy? Ać pan, bo ja zaraz tu usnę. Wiesz co mi by pasowało, bo ostatnio kiedy ja spałem to wczoraj. No niedługo będzie 20. No z 20 godzin już jest pewnie. Czego 3 godziny spałem. A dobra, wać pan. Turniejowy, okej. A czemu nie skrzydłowy? Zwycięstwo za wszelką cenę, no ale jak ktoś cheatuje, no to to. To nie jest wszelka cena. No bardzo ładny loading screen, o! Co prawda nie ma skrzydłowego, ale przynajmniej jest
inna mapka i kolej z Bannerhorvem. I z Wolohakiem. Aha. Ja się zastanawiam, czy na serio muszą się w taki sposób dowartościować. Czytując. Idzie poławka, okej. Okay. Tamten koleś niepotrzebnie mnożował swojego. Nie fawkuje i tak się nie wygra z cheaterem. Ten jeszcze nie zobaczy przeciwnika, już strzela nieźle, co nie? Ale tak jeszcze nie, a i tak nawet nie trafi. No w sumie jak nie widzi przeciwnika, to jak ma trafić, ale nawet chodzi o to, że przez ścian nie trafią. Dobrze, chociaż szyby trafia. Ale u nich chociaż kiwi ciśnie. Niektóre osoby mówią, że lepiej wyjść, jak się gra przeciwko czterowi, z drugiej strony lepiej nie wychodzić, bo już lepiej stracić rangę niż mieć. Znaczy, już dla mnie lepiej minimalnie obniżyć bardziej swoją rangę niż. Jakby to powiedzieć, niż dostać karę czasową. Przez taką grubą ścianę. Parodia. A nie było, gdy można było zobaczyć, ile on tam zadał obrażeń i tak dalej, bo mnie ciekawi, czy w ogóle coś czy strzelał za zero, czy coś. Co, liczyłeś na bota, czy co? Że tak strzeliłeś? Dobra, jedno jest pewne, a bota nie ma. Tatet miał skrypt na Bannerhopy i Wallhacka, i bota, a ten ma skrypt na Bannerhopy i Wallhacka. Okej. Okay. Tak, ściana blokuje skok. Sufit. Zaczepny chciał jebnąć. A przecież on jest po drugiej stronie. Tam w pizdu dalej w korytarzu. Nieźle, że chociaż ukradli coś. No tak, celuję w kota przez ścianę, gdy przeciwnik jest po drugiej stronie korytarza.
jak się odpali, ja pierdzielę. A zaczął nieźle flagować. Ty jak przyspieszył. Dobra, aimbot też mam. Dobra, aimbot na przycisk, ale aimbot. Aimbot to aimbot. Nieważne, czy raz był używany, czy 100 razy. Ważne, że był. I nie chodzi mi o to na zasadzie, że jedna była taka podejrzana akcja, ale to, że na 100% byłoby wiadomo. Tak, 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 nie. Dobra. A więc tu na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.